Dobry lot. Tym razem będziemy prezentować gołębia z linii Morrisa. Jest to gołąb, to Morris był to gołąb z 2000 roku, który już jest od 2 lat bezpłodny. U nas w rozchodzie mamy 2 synów Morrisa i 2 wnuki. Praktycznie ten gołąb jest jako pierwszy prezentowany z tej linii, ponieważ jest to gołąb, który można powiedzieć, jeżeli Państwo wejdą sobie w internet, poszukają właśnie Morrisa, jest to gołąb, można powiedzieć, kopia. Nawet jak rozmawialiśmy z Eddie Grotiansem, to praktycznie no, bardzo rzadko wychodzą gołębie takie, jak właśnie był stary Morris, właśnie mazany, z tym takim kolorowym okiem, taki można powiedzieć bystry na oku. Nie wiem, czy to na kamerce widać, ale jest tak, można powiedzieć, tak fajnie, szlachetnie te gołębie wyglądają. To jest też taka cecha tych gołębi, że tak, zresztą pewno Państwo sami na filmiku wiedzą, o co mi chodzi. Morris to był najlepszy gołąb jako roczny, był najlepszym gołębiem w Antwerpii na średnim dystansie i drugim lotnikiem dalekiego dystansu w kraju, czyli to był drugim lotnikiem Belgii. To jest gołąb, od którego cała hodowla właśnie Rogera, czyli taty Ediego i Ediego się rozpoczęła i tutaj też właśnie mamy przyjemność mieć te ptaki u siebie w rozpłodzie. Bardzo fajnie się pokazują na wspólnych gołębnikach i na lotach od 500 km w górę. Nawet dzisiaj z tego no, był to bardzo wietrzny maraton, którego no, wręcz nasze gołębie nienawidzą, także jest oczywiste, że te gołębie przewiało, wszystko wracało tyłu, ale nawet już w ciągu 2 lat właśnie 4 konkurs z maratonu, pomimo takich głupich pogód, przyniosła właśnie jego córka na przykład, także dzisiaj u nas siadła pierwsza na gołębniku, także te gołębie w miarę sobie radzą, nawet właśnie na takich, może nie należą do gołębi, które będą wygrywały loty sprinterskie i tak dalej, ale są takie, można powiedzieć, takie systematyczne i na wspólnych gołębnikach tak samo w ciężkich warunkach potrafią się fajnie pokazać, w takich dziwnych po prostu warunkach, gdzie te sprinterskie gołębie całkowicie przechodzą, to one mimo wszystko potrafią trzymać jeszcze ten kierunek i fajnie się pokazują. Także tutaj akurat ten samczyk bezpośrednio pochodzi z Crazy Morrisa, z najlepszego syna właśnie starego Morrisa, który był super lotnikiem w latach 2010, 2011, 2012 był trzecim lotnikiem całej federacji w ciągu 3 lat i tutaj nawet było zaznaczone, że on był, że wynik praktycznie miał na jak na olimpiadę, ponieważ siadał tam drugi, trzeci, piąty, siódmy, szesnasty na loty na różnych, i to nie z jednej miejscowości, tylko na różnych dystansach, czy to 100, czy 300, czy 500, czy 800 km, także bardzo fajne. Bardzo fajny ptak, ten Crazy Morris, który też był właśnie troszkę mazany, ale nie aż tak jak ten ptak. I ten gołąb akurat już jest z 2012 roku, ale również jest bardzo żywotny. Także cały czas płodny, w tym roku był połączony z samiczką od Hilarego Suringsa i nawet na ciężkim Golden Race w Grecji na razie właśnie jego syn bardzo sobie radzi, można powiedzieć, może nie jakoś doskonale, bo na razie troszkę spóźnia, przychodzi troszkę później, ale na tych ciężkich pogodach potrafi przylecieć do domu nawet na drugi dzień, czy tam z pierwszego lotu był na trzeci dzień, z drugiego lotu na drugi dzień i z trzeciego lotu przeniósł konkurs, także tutaj też widać, że nawet w tych ciężkich warunkach potrafi sobie dawać radę, nie tyle, że jak nie przyleci w pierwszy dzień, to on ginie, te gołębie naprawdę mają charakter i za młodego fajnie się pokazują. A przy okazji na pewno jest taka specyficzna troszkę barwa. Z drugiej strony jest to jego matką jest Little Beauty, jest to córka Noyomana, który był najlepszym gołębiem Noyon w latach 96-97 również w Belgii, pochodzi z gołębi Helsena, w jej rodowodzie płynie również 5 razy pierwszy konkurs, krew gołębi, które zdobyły 5 razy pierwszy konkurs, także można powiedzieć, że jest to taka linia też bardzo ciekawa, ponieważ już jeśli chodzi o linię Morrisa czy Poxa, od Ediego Grotiansa te gołębie są już praktycznie niedostępne, ponieważ Eddie w tamtym roku na Tajwan sprzedał, można powiedzieć, praktycznie całą linię i nawet w tamtym roku brata tego gołębia odkupił od nas z powrotem, ponieważ no, bardzo fajnie się pokazywały, a jednak no wiadomo, no, wysokie ceny osiągnęły te gołębie na Tajwanie i zdecydował się sprzedać ich wtedy, jak była koniunktura na te ptaki, zorientował się, że jednak nie ma i właśnie do mnie pytał, u nas został gołąb o końcówce 83, a gołębia o końcówce 84 postanowił od nas odkupić z powrotem. Także tutaj też widać, że te gołębie naprawdę pokazują się fajnie. Tutaj może pokażę jeszcze budowę tego gołębia. Cały czas dosyć mocno wieje, przez to myślę, że na filmiku mimo wszystko nie będzie to jakoś słyszalne bardzo. Tutaj widać jak zawsze no, plecy przy tych... Tak zawsze pokazuję plecy tych gołębi i skrzydełko, ale to jest...
praktycznie u nas jedno z najważniejszych rzeczy, żeby te gołębie właśnie, czy to skrzydełko, czy te plecy były na najwyższym poziomie. Wiadomo, teraz gołębie są w trakcie pierzenia, przez to one może nie wyglądają tak perfekcyjnie w tej budowie, jeśli chodzi o upierzenie, o ogony i tak dalej. No ale to jest całkiem normalne o tej porze. My po prostu pokazujemy gołębie naturalnie, jak są, nie tylko wtedy, jak wyglądają super wspaniale, są wypierzone, tylko po prostu każdy hodowca, który ma gołębie, wie, że są okresy czasu, w których gołębie wyglądają ładnie i okresy czasu, w których wyglądają mniej korzystnie, no ale tak jak mówię, to są gołębie, my wszystko robimy naturalnie, także tutaj nie ma żadnego udziwniania, że tak powiem, że będziemy czekać, powiedzmy, jak się te gołębie wypierzą, czy coś, tylko przeprowadzamy te cykle. Także gołąb naprawdę bardzo urodziwy, fajny, ładny, z takim, tutaj nie wiem, czy, bo jeszcze nie mamy pierścienia do tego aparatu, żeby robić to oko tak pięknie, ale akurat on jest zrobiony na zdjęciu, także będzie można zobaczyć, ile pigmentu jest w tym oku, jest tam czerwony, żółty, pomarańczowy, no bardzo fajne kolory ten ptak posiada i no naprawdę, jeśli chodzi o rozpód, przekazuje te geny dalej. Także już w pierwszym roku hodowli, nawet w 2014 roku, gdzie byliśmy mistrzami okręgu gołębiami rocznymi, to te gołębie już naprawdę pokazały w pierwszym roku klasę i z tej linii między innymi był pierwszy lotnik roczny okręgu z 13 konkursami, zaliczył 3 razy 800 km, także bardzo fajna, systematyczna linia gołębi. Także to może już na dziś koniec prezentacji. Pozdrawiam, dobry lot, do usłyszenia.